Niech śmierć pójdzie na psychoanalizę do skacza. Stary, USA zabroniło skaczowych psychoanaliz w Guantanamo, uznając to za nieludzkie tortury. A wiesz, co oni tam robią? Naprawdę aż tak go nie lubisz? Mumin ma rację. I tak mu przecież nic nie zaszkodzi. No siema, tu Buks. Słuchaj, może byś tak przypisał śmierci jakąś receptę. Wiem, że wisi ci siano, ale jak mu nie pomożemy, to na pewno nie pomoże w jego oddaniu. Kiedy? Dobra, dam mu znać. Pozdro. Załatwione. W poniedziałek śmierć ma wpaść do skacza. Naprawdę myślisz, że to pomoże? Najwyżej śmierć się zabije i będziemy nieśmiertelni. Poza faktem znoszenia ciebie całą wieczność, nie jest to zła perspektywa. Buka, w poniedziałek, twoja darling... Wiem, nie musisz mi przypominać. Miejmy nadzieję, że nas nie wpierdoli. Jak łódzkie pogotowie. Łódzkie pogotowie? Nie spodziewałem się łódzkiego pogotowia. Nikt nie spodziewał się łódzkiego pogotowia. Więc czym jest problem, panie śmierć? Myślałem, że pan mi powie. Panie śmierć, proszę poważnie odpowiadać, inaczej panu nie pomogę. No więc czuję w życiu pustkę. Przez setki lat miałem cały czas pracę, a teraz nie wiem, co ze sobą zrobić. Kiedy zaczął pan odczuwać tę pustkę? To było w 46, zaraz po wojnie. Najpierw było fajnie, długi urlop, po dobrej robocie, ale potem nie wiem, chyba straciłem powołanie. Hej! Doktorze, niech mi doktor doradzi, co ja mam zrobić. Co ja jeszcze mogę zrobić innego? Panie śmierć! Tu nie chodzi o to, żeby pan coś robił innego! Wszelkie próby robienia czegoś, co panu nie pasuje, się nie powiodą! Jest pan stworzony do zabijania i nie da się tego ukryć! Uczucie pustki, które pan czuje, to uczucie niespełnienia, wynikające właśnie z imania się innych zajęć niż te, do których jest pan stworzony. Problem z pańską psychiką po wojnie to typowy objaw wypalenia zawodowego. Jest tylko jedno rozwiązanie problemu. Jakie? Musisz się pan... Ale jako, że w pańskim przypadku może być to utrudnione, proponuję terapię. Mianowicie? Potrzebuje pan wakacji. Ale nie opierdalania się w domu z piwkiem w ręce! Musi pan gdzieś wyjechać, znaleźć przygodę, poczuć się jak pionier! Hej! Doktorze, tylko że doktor wie, u mnie cienko z funduszami. Tym panu nie pomogę! Zawsze jednak może pan spróbować za darmo się... Dziękuję, to ja już... pójdę. Proszę bardzo! I do przyszłego piątku chcę widzieć te dwie dychy za sztukę z wczoraj!